Dzień dobry, Ania Lachowska, Fundacja Przemocni i papieros z ostatniej paczki. Od jutra zaczynam znowu rzucać palenie. I temat, który przerabiam aktualnie, szczególnie dzisiaj w nocy przerabiałam, ale od paru dni to ogarniam, emocje. Jak pozwolić emocjom odpłynąć? Jak to się robi? Mi się to przydarzało oczywiście, ale w sposób zupełnie niekontrolowany, nie miałam w ogóle pojęcia, o co chodzi. To się po prostu stawało, bo ja ogólnie nie umiem w sobie nosić za bardzo złych emocji. Jestem bardzo wyrozumiała i raczej potrafię zrozumieć drugiego człowieka. Ale od jakiegoś czasu, od paru dni, przydarza mi się to w świadomy i kontrolowany sposób. I ja zawsze byłam bardzo emocjonalna, bardzo wrażliwa, bardzo ciężko znosiłam emocje, zarówno dobre, jak i złe. Myślałam sobie, tak jak większość z nas, że to chodzi o to, żeby albo tych emocji nie czuć, czyli się jakoś znieczulić, że to jest coś, no nie wiem, nienormalnego, złego, że na to są leki. Albo żeby je rozładować. Co do dzisiaj zresztą polecam. Uważam, że dobra, zdrowa kurwa jest niezastąpiona. Ale teraz zaczęłam robić co innego. Jestem sobie w tych emocjach. I nie próbuję ich w żaden sposób ani racjonalizować, ani uspokajać, ani wytłumiać. W niewielkim stopniu tylko staram się odwracać swoją uwagę od nich, tak żeby jednak je mieć na oku. Nawet jeśli się czymś zajmuję, co mi pomaga. I tak sobie po prostu patrzę na to, jak się czuję. Na to, jakie myśli temu towarzyszą. My. I kiedy nie próbujesz z emocjami walczyć, kiedy w ogóle przyjmujesz na przykład do wiadomości to, że to jest smutny, trudny czas, pełen żalu, rozczarowania w twoim życiu, że jest to jakiś rodzaj żałoby, co przeżywasz, bo ktoś umarł ci za życia. Że kiedy sobie uświadomisz, że sorry, zdekoncentrowałam się. Zobaczyłam coś na pulpicie, czego się nie spodziewałam. Kiedy sobie uświadomisz, że tak naprawdę, że twoim życiem rządzi to, co jest nieuświadomione, czyli że musisz się skonfrontować z emocjami, to informacje takie bardzo rzeczowe na twój własny temat zaczynają docierać do ciebie z prędkością światła. Przydarzyła mi się ostatnio bardzo śmieszna rzecz. Pojawił się u mnie znikąd, po prostu znikąd, mój bardzo dawny znajomy. Którego historia, przypadki, przede wszystkim plotki, które go wyprzedzają, bo to jest taki człowiek, co go plotki wyprzedzają, bardzo mi przypominają różne moje sytuacje. Ja go w życiu oceniałam bardzo dużo, bardzo ostro. On mnie zresztą kiedyś też, a znamy się z bardzo burzliwych czasów, sprzed niemal 20 lat. I
tego posłuchałam ostatnio i stwierdziłam, że koleś jest straszliwie do mnie podobny, ale to strasznie. I że widząc te jego różne egzystencjalne kupy, wnioski i działania, mogę wynieść z tego bardzo dużą lekcję, bo mogę spojrzeć na siebie zupełnie z boku, w drugim człowieku. I to jest naprawdę strasznie śmieszne, że w człowieku, którego ja po prostu kiedyś nie lubiłam. I zajrzałam wczoraj w nocy, bo on przyjechał tu w sobotę i skojarzył mi się z fragmentem powieści, który wrzuciłam na bloga 1,5 roku temu, czyli po ucieczce Roberta o zabiciu Animusa, o zabiciu Wężysława, uduszeniu go poduszką. I tam na końcu był taki fragment, że spotkałam na swojej działce Tomka w czerwonych spodniach. I Tomek, w zasadzie było nie wiadomo w ogóle dlaczego, co, jaka jest jego rola. Mieliśmy po prostu porozmawiać o byciu człowiekiem, to znaczy postać, draga. Z tym Tomkiem mieli zrobić coś ludzkiego i pogadać o byciu człowiekiem, o tym, co robią ludzie. Ludzie, a nie wampiry, o to chodziło, nie? No i ten mój znajomy przyjechał, ja mam na imię Tomek i przyjechał w czerwonych spodniach. No więc patrzyłam się na niego po prostu jak ciele namalowane wrota. I wczoraj zajrzałam z powrotem do tego rozdziału. Przeczytałam go jeszcze raz. I dostrzegłam, że dopiero teraz tak naprawdę zrobiłam to, co do 1,5 roku temu myślałam, że robię i opisałam. I zrozumiałam to, co myślałam, że wtedy zrozumiałam. To jest drastyczny tekst. Zapraszam was do przeczytania, to jest Wężysław uduszony poduszką na moim blogu Być jak Pippi Langstrumpf na WordPressie. Tam jest bardzo gruby pojazd pod moim adresem. Pojazd z ust Wężysława, którego ostatnim uosobieniem, jednym z bardzo wielu, był oczywiście Robert. I zobaczyłam w tym, co mówi Wężysław, dopiero teraz postawę Roberta. Naprawdę ją dostrzegłam. Tekst absolutnie profetyczny, tak jak większość tekstów, które mi się... Tak jak teksty po prostu o Wężysławie, które mi się ulewają w taki zupełnie spontaniczny sposób i bez zastanowienia. Ja siadam i nie wiem, co chcę napisać i to po prostu piszę tak bardzo szybko. Powstają teksty, które w zasadzie nie dostają żadnej korekty, nie zastanawiam się nad nimi, po prostu ja sobie później do nich wracam i jest tam po jakimś czasie bardzo dużo wiedzy dla mnie, do której już dojrzałam. Te 1,5 roku temu ja nie byłam w ogóle dojrzała, żeby to zrozumieć. Coś tam mi śmierdziało, ale blokowałam prawdziwe przeżycie tego. I wczoraj to przeczytałam i analizowałam każdą linijkę po kolei. Każdy zarzut, który pod swoim adresem i pod adresem swojego animusa, czyli też pod swoim, bo oczywiście mężczyzna w twoim życiu jest uosobieniem twojego animusa, ale to znaczy tak naprawdę, że jest uosobieniem tego, co ty masz w środku. I pierwszy raz w życiu nie podeszłam do tego tak, no tak, niby tak jest, ale tam... Nie podeszłam do tego tak płytko, nie wiem jak to powiedzieć.
W tej książce jest ogrom samokrytyki pod moim adresem z bardzo różnych etapów mojego życia, bo ja tu piszę już kilkanaście lat. To raczej jest taki mój pamiętnik bardziej niż książka. Ale tym razem postanowiłam przeczytać to sobie na poważnie. Wziąć to sobie na poważnie. Potraktować poważnie to, że sama o sobie takie rzeczy mówię. I chodź mniapko. Mam mniapko? Mniapko? Pół jabłko, pół czapko? Chodź się, witaj. Moje mniapko? Witaj się, mniapka mi śmierdzi, wiecie? Nie wiem, co się dzieje. I każdą linijkę, którą kiedyś bym jakoś tak odrzuciła, że to jest dobry tekst, ale niekoniecznie na mnie pasuje, albo że to może tak wyglądać, ale nie wygląda tak naprawdę, nie do końca, coś tam, wszelkie takie usprawiedliwienia, wszelkie jakieś takie odpychanie, odsunęłam. Mówię, chuj, najwyżej to będzie bardzo ciężka noc i była, bo do 6 rano leżałam i pozwalałam sobie na kocioł emocjonalny. Ale mówię, zrozumiem każdą linijkę. Zrozumiem, to znaczy przeczytam, poczuję się obrażona, poczuję, że to jest przesada, nieważne. Będę się działa z każdą tą linijką dotąd, aż poczuję, że to jest prawda o mnie. Inna sprawa, w jakim wymiarze to jest ta prawda o mnie, o tobie, tak? Ale aż to dostrzegę. No i niefajnie. Niefajnie jest niektóre takie teksty przyjąć. Niektóre takie treści przyjąć. I było mi przykro. Ja mam z tym tekstem, z mniej więcej 200 stronami tego tekstu, kilkunastoletnie doświadczenie i po prostu wiem, że ja się tam w niczym nie pomyliłam. Że nieraz mi to do siebie nie pasowało, a jednak pasowało. Że za każdym razem przyszedł moment, w którym w końcu dojrzewałam do tego, żeby powiedzieć tak. To jest prawda o moich najgorszych cechach. O moich najgorszych lękach, najobrzydliwszych pragnieniach, najgłupszych pomysłach. Więc tym razem po prostu już podeszłam właśnie do tego poważnie. Skoro półtora roku temu wyżgałam z siebie zarzut, to teraz go po prostu poczuję. Poczuję po prostu się wychłostana po ryju, ale będę podążała za tym właśnie, co czuję. Nie jak to rozumiem, bo to można pójść w racjonalizację, można pójść właśnie w wyparcie, tylko jak ja to czuję. Co mnie najbardziej boli w danej linijce? Co we mnie i jakimi słowami protestuje? I jak zaprotestuję, to znowu tak spojrzeć z boku, nie? Jak na osobę drugą, trzecią. Zobaczyć, jak się wypiera. I nie próbowałam nic przekombinować i przyspieszyć, tylko tak, rzucić zarzut, przeczytać go, powypierać się i popatrzeć na to, jak się wypieram, poracjonalizować, pozrzucać na drugą stronę i patrzeć na siebie po prostu jak przez chwilę ćwiczeniowo, jak na gnoja. Jak na takiego głupiego gnoja, co cię zawsze przegada.
I co mi to dało? Po pierwsze usnęłam. Paradoks, bo naraziłam się na duże emocje. Na dosyć taką ostrą konfrontację, może nawet kłótnię z samą sobą. Ale prawda zawsze uwalnia. I ja się wczoraj miotałam wcześniej, ja się wkurzałam, ja się zastanawiałam, co ja mam porobić o tej drugiej czy trzeciej w nocy, żeby mi to przeszło, ale mówię, dobrze, kurwa, przestań się oszukiwać, nic nie masz porobić. Masz po prostu to w końcu przeżyć, bo im bardziej się bronisz przed przeżywaniem, bronisz właśnie albo starając się zająć czymś innym, albo wyprzeć, albo znieczulić hydroksyzyną czy czymś tam. Im dłużej, masz jakąś taką niezgodę na te emocje, tym one dłużej i mocniej trwają. Ja teraz się zastanawiam, dlatego tak mówię nieskładnie, bo zastanawiam się, jak to było ze śmiercią mojej mamy. Ja generalnie w życiu nastawiałam się na przeżywanie emocji złych. Znaczy, ja bardzo dużo w życiu wypłakałam i miałam taki naturalny odruch przyglądania się temu, co czuję, ale mam wrażenie, że bardziej to przeżywałam, niż się temu przyglądałam i przez to w to popadałam. W rozpacz, w samotność, w bezradność, w niezgodę. I to jest właśnie taka pułapka, że naprawdę musisz patrzeć z boku. I myślę sobie tak, ja muszę ten związek jeszcze obcierpieć. W jaki sposób? Nie wiem i nie ma na to recepty. Jedynym sposobem, żeby się dowiedzieć, jest właśnie pozwolić sobie czuć wszystko. Mi się na Roberta chce rzygać. Ja się go brzydzę. Mi jest go żal. Mi jest smutno. Ja się czuję oszukana. Ja się czuję potraktowana niepoważnie. Ja myślę sobie, że jestem wdzięczna za tą relację i super, że ona była. Ja sobie myślę, że to jest fajny człowiek. Myślę sobie, że to jest niefajny człowiek. Myślę sobie, że go lubię, czy tam czuję, nie wiem, że go nie lubię, że go kocham, że go nienawidzę, że to jest pojeb, że to jest biedny człowiek, że to wcale nie jest pojeb, tylko mądry człowiek, ale zagubiony. Z każdej strony. Ja sobie myślę 100 rzeczy, 100 tysięcy rzeczy myślę i czuję. Różnych, sprzecznych. I przestałam próbować wypracować sobie stanowisko. Przestałam popadać w jakiekolwiek stanowisko, tylko właśnie tak sobie stoję obok siebie i tak myślę, kurwa, to jest oblech, nie? I stoję sobie i patrzę na siebie i ale się wkurwia. Ale też z miłym i życzliwym podejściem. Co ciumcia ty, Flintstonie? Wyglądasz jak peryskop. Ale też z takim życzliwym podejściem, nie? Aniu, kochanie, ile masz w sobie tego żyga? Co sprawia, że chce ci się żygać? Tak, zajrzyj w to, zajrzyj. Weź tego śmiecia, który płynie jakoś od Roberta albo od ciebie, nieważne, właściwie nie wiadomo. I zobacz, co działa na ciebie tak rzygopędnie, nie? Powąchaj. I sobie po prostu pozwalam na to. Na różne głupie pomysły na temat tego związku, na różne mądre pomysły na temat tego związku. Do niczego się nie przywiązuję z tego, co myślę. Nie szukam rozwiązań.
I fantastyczna rzecz, którą się pierwszy raz w życiu przydarzyła, chcę być w związku, ale nie teraz. Mam dużo rzeczy do zrobienia, zanim się z kimś zwiążę. I byłoby mi nie na rękę i nieprzyjemnie, gdyby się ktoś pojawił. Tak jak te 2 lata temu pojawił się Robert, gdy ja też w zasadzie czułam, że może niekoniecznie. Ale może wtedy na pewno, jeszcze wtedy było za wcześnie, żeby być samej. A teraz widzę, jaką ja jeszcze lawinę mam w ogóle do przeżycia. I wiem, że to będą takie huśtawki emocjonalne, takie huragany myśli. Że ja mam w sobie po prostu tyle do zrobienia. Tam w ogóle nie chodzi o Roberta, tylko o mnie. Że ja mam tyle jeszcze tutaj do przeżycia w tym temacie, a potem w ogóle w jakimś innym. Tyle mam do zrobienia przy sobie i dla siebie, że w ogóle nie mam miejsca na człowieka drugiego. I to przeżywanie przestaje być przykre. A robi się ciekawa. No i deszcz mi zaczyna padać. Robi się ciekawe, bo ja po prostu jestem nastawiona na to, że zaraz mnie w ogóle znowu coś. I to jest właśnie to wahadło, o których ostatnio rozmawiamy, nie? Jak się boisz, że cię trafi to wahadło, to starasz się, żeby cię nie trafiło. A jak wiesz, że cię trafi, no cię trafia i tak sobie lądujesz miękko, jak glutek. Zaraz z niego spadasz i tak, gdzie są moje granice? Tam, tam, tam. Ile ja mam w ogóle emocji, a czym są emocje? Informacjami o tym, co mam w środku, co jest ważne dla mnie. I po prostu tak, dobra, leci to wahadło, nie? Tak jakiegoś tam wkurwa kolejnego, czy jakiegoś żyga, czy jakiegoś smutku. Nie, dobra, ja mu... I ląduje w innym obszarze swojego mózgu. W innym obszarze swoich skryptów, swoich lęków. I sobie patrzę, jakie są wnioski. Jaką ja mam skomplikowaną osobowość i uczuciowość. Ile tego jest? Jak tego jest dużo, ile ja sobie rzeczy nie uświadamiałam o samej sobie. Nagle pojawiają się rozwiązania i odpowiedzi, których ja nigdy nie byłam w stanie uzyskać. Byłam w stanie w tym tekście o Wężysławie ująć jakieś pytania albo napisać to właśnie profetycznie i kompletnie tego nie rozumieć. A teraz po prostu... Wahadła emocji, kiedy przestałam im stawiać opór, kiedy przestałam się ich bać, kiedy przestałam uważać je za coś złego, przenoszą mnie w te miejsca, w których miałam braki. Tym bardziej jestem Hermioną Granger, której zarzucano zawsze, że ona nie czuje magii. No ją rozumie, ona ją umie, jest przeintelektualizowana, ślepa i niewrażliwa. I po prostu wypisz, wymaluj. Hermione Granger. I teraz mi się właśnie udaje pokonać coś, co dla Spiego jest tak strasznie trudne. Tam, gdzie sprzed 2 lat jest mój film o tym, że ja się na terapii kilka lat temu uczyłam, że są inne emocje niż wkurwia mnie. No i tam się czegoś tam nauczyłam o tych emocjach, ale nadal w ogóle nie wiedziałam, jak do tego podchodzić. Emocje nie są twoim problemem. To, że jesteś emocjonalny, to nie jest problem. I to nie jest coś, co trzeba spacyfikować. To jest informacja od ciebie do ciebie. I ona cię poprowadzi do ważnej wiedzy. Tylko nie rób głupich rzeczy. Nie bój się. Nie walcz. I nie próbuj znieczulać. A nagle wszystko stanie się jasne i proste. Dziękuję.